finansowanie realizacją małych, oddolnych inicjatyw w obszarze kultury na terenie powiatu raciborskiego jest ogromne. Spotykamy się z wielkim zainteresowaniem, z bardzo dużą ilością aplikujących do nas o dotacje, o małe granty, czy to z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, czy w ramach programu Działaj Lokalnie. Natomiast te inicjatywy, które są dofinansowywane, budzą tak naprawdę wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, które dzieją się w malutkich społecznościach, w społecznościach osiedlowych, wiejskich, na terenie powiatu raciborskiego i przynoszą bardzo wiele korzyści, dużo więcej, proporcjonalnie do ilości przeznaczonych na nie środków. Chcemy skoncentrować się na dwóch elementach tego projektu. Jednym to będzie przygotowanie repertuaru do koncertu, który będzie wykonany przez profesjonalistów na terenie parafii. Drugim elementem będzie zebranie materiałów dotyczących przemian, które miały miejsce po 1989 roku. A żeby je wyeksponować, żeby nadać im odpowiednią barwę, po prostu musimy zebrać materiały do porównania, czyli materiał archiwalny. I naszym działaniem będzie zebranie takich materiałów, żeby odpowiadały, żeby przekładała się relacja między tym, co było, a tym, co mamy aktualnie. I żeby to pokazało zmiany, jakie nastąpiły po 1989 roku. I oczywiście, jakie one miały wpływ na zmianę mentalności społeczeństwa. Może nam się również uda pokazać te przemiany w naszej wsi. W październiku tego roku Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK zrealizowało projekt Światło na Park, który był dofinansowany w ramach programu FIO Śląskie Lokalnie przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych KRIS w Rybniku. Projekt ten miał na celu przede wszystkim społeczno-artystyczną rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego i powrót do takiej wizji Henryka Jordana związanej z tworzeniem miejsc w przestrzeniach miasta, które miały charakter miejsc takich społecznych, miejsc tworzonych przez społeczność sąsiedzką i miejsc dla tej właśnie społeczności. Ogród Jordanowski w Raciborzu jest od wielu lat zaniedbany, a społeczność, która wokół niego zamieszkuje, jest społecznością pozbawioną porządnego placu zabaw, porządnego miejsca do spotkań. I my w ramach naszego działania chcieliśmy tą sytuację przynajmniej na chwilę odmienić i takie miejsce stworzyć. W związku z tym działania, które zrealizowaliśmy w ramach akcji, w ramach pikniku artystycznego Światło na Park, to były między innymi warsztaty filmowe, warsztaty bębniarskie, to były warsztaty plastyczne. I wszystkie te działania warsztatowe były związane tematycznie z samą ideą Jordana. I efekty tych warsztatów w postaci filmu, wystawy plastycznej czy pokazu bębniarskiego zostały zaprezentowane w dniu zwieńczającym projekt, czyli w ramach samego pikniku artystycznego Światło na Park. Oprócz tego działo się szereg różnych innych rzeczy, tak jak wspólne dzierganie takiego materiału, który ozdobił później tam fragment płotu tego ogrodu, sadzenie wrzosowiska, zabawa z łodzią wioślarską na środku tego ogrodu. No i szereg różnych innych działań, które miały charakter takiego pikniku artystycznego, artystyczno-rodzinnego. Pan Marcin Syran, nauczyciel Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, nakręcił film wraz z wolontariuszami, którzy chodzą do naszej szkoły. Okazało się, że była potrzeba przygotowania planu promocyjnego, ponieważ 28 października planujemy przeprowadzić premierę tego filmu. Stąd pomysł Fundacji Proaktywnej, żeby taki projekt napisać właśnie na promocję filmu profilaktycznego Kuzyn. Udało się pozyskać dotację w wysokości 3,5 tysiąca złotych, którą całość przeznaczamy na konkretne działania promujące film Kuzyn. Znaczy chcemy tą kampanię zrobić w sposób bardzo, bardzo wizualny i internetowy jednocześnie. Przygotowaliśmy banery, roll-upy, no i oczywiście chcemy przeprowadzić kampanię wizerunkową, promocyjną na Facebooku. To jest nasz pomysł.